Jeśli chodzi o Asso Suzuki, to w Polsce do silników K14D leją olej 5W30, mimo że producent oficjalnie zaleca 0W20. Olej śmierdzi benzyną. Dodatkowo przydałoby się zweryfikować, czy nowy olej, który został zalany, jest zgodny z kartą charakterystyki. Witajcie w kolejnym odcinku na kanale R2D. Bohaterem tego odcinka będzie prezentowany samochód Suzuki Vitara 1.4 hybryda z silnikiem K14D, napęd na 4 koła All Grip, zakupiony i odebrany w kwietniu 2023 roku. Silnik K14D to tak naprawdę przeprojektowany wcześniejszy K14C ze zwiększonym ciśnieniem na wtryskach z 200 na 350 bar oraz dołożonym układem miękkiej hybrydy. Układ miękkiej hybrydy SHVS wspomaga pracę silnika spalinowego, wykorzystując alternator zespolony z rozrusznikiem. Cel główny odcinka to sprawdzenie, w jakiej kondycji jest olej, który pracował w tym samochodzie. Wyróżnikiem tego odcinka jest obserwacja degradacji w nowiutkim aucie, które miało wymianę oleju przy przebiegu zerowym, wynoszącym 1150 km, tego oleju nie mamy, a następnie po 8550 km ten olej poddajemy dzisiaj obserwacji. Inicjatorem tego eksperymentu jest Karol. Na ekranie prezentuje podstawowe informacje o nim, jego wiek, miejsce zamieszkania oraz preferencje dotyczące wymiany oleju silnikowego. Karol skierował do laboratorium R2D taką oto przesyłkę. W środku znajdują się dwie pozycje. Próbka numer 1 to olej świeży. Kilka informacji na opakowaniu, reszta szczegółów za chwilę. Próbka numer 2 to olej przepracowany, kilka informacji ponownie na opakowaniu, reszta szczegółów również za chwilę. Do samochodu zalany został olej Suzuki Ekstar w klasie lepkościowej 5W30. Klasy jakościowe wpisujemy do tabeli zbiorczej, nie był stosowany żaden dodatek do oleju. Na marginesie dokładnie taki sam olej badaliśmy w odcinku numer 78, samochód Suzuki Sway, silnik 1.8, również hybryda. Jeśli chodzi o książkę serwisową i część powiązaną z olejem silnikowym, to wygląda to następująco. Tutaj ważna adnotacja od Karola. Jeśli chodzi o Asso Suzuki, to w Polsce do silników K14D leją olej 5W30, mimo że producent oficjalnie zaleca 0W20. Przebieg badanego oleju to 8400 km, 30% miasto, 70% trasa, dominują odcinki poniżej 10 km. Brak dolewek, olej eksploatowany przez 10 miesięcy. W kwestii eksploatacji Karol napisał tak. Jazda raczej spokojna, przynajmniej raz na miesiąc trasa powyżej 100 km, średnie spalanie to 7 litrów, w trasie bez problemu udaje się zejść poniżej 6 litrów przy prędkościach autostradowych. Auto kupione głównie na dojazdy do pracy, Suzuki codziennie ma do pokonania 10 km, z czego kilkaset metrów drogą gruntową. Hamowanie zarówno silnikiem, jak i zużyciem hamulców świetnie sprawdza się na wiejskich, wąskich drogach, które nie stronią od dziur. W ramach dodatkowych informacji Karol napisał tak. Nowe auto, które miało wymianę oleju przy 1150 km, tego oleju nie mam, a następnie po 8550 km ten olej mam. Olej śmierdzi benzyną. Dodatkowo przydałoby się zweryfikować, czy nowy olej, który został zalany, jest zgodny z kartą charakterystyki. Ciekawi mnie, co tak naprawdę leją do Suzuki. Przechodzimy do badań laboratoryjnych. Najpierw pomiar lepkości oleju świeżego, a następnie pomiar oleju przepracowanego. Zapraszam. Lepkość dla oleju świeżego jest następująca: 56,4 mm2 przez sekundę w temperaturze 40 stopni Celsjusza oraz 10,3 mm2 przez sekundę w temperaturze 100 stopni Celsjusza.
Wskaźnik lepkości wynosi 173. Porównujemy ten wynik z deklaracją producenta, widzimy zgodność wyników na poziomie 3-4%, co należy uznać za stan akceptowalny. Przechodzimy do pomiaru lepkości oleju przepracowanego, zapraszam. Lepkość dla oleju przepracowanego jest następująca: 36,5 mm2 przez sekundę w temperaturze 40 stopni oraz 7,5 mm2 przez sekundę w temperaturze 100 stopni. Wskaźnik lepkości wynosi 180, a to oznacza, że odnotowano bardzo mocny spadek lepkości, 35% w niższej temperaturze oraz 27% w wyższej temperaturze. Odnosząc te wyniki do odcinka numer 78, to mamy nieporównywalnie gorszą sytuację. Zmiany lepkości dla oleju z odcinka numer 78 były w przedziale ostrzegawczym, poniżej 15%. Tutaj mamy przedział mocno krytyczny. Przechodzimy do kolejnego etapu badań, test bibułowy. Wykonano go w oparciu o test Motor Checkup, ale również o inne bibuły chromatograficzne. Zobaczcie, jak wyglądała aplikacja kropli na test oraz kilka zdjęć po określonym upływie czasu. Oglądamy plamy z różnych perspektyw oraz przy wykorzystaniu dodatkowego podświetlenia. Plamy w teście bibułowym oceniam na stan przeciętny, zanieczyszczenia stałe oraz ogólna kondycja oleju środek skali. Za strefą rozpraszania wyraźnie dodatkowy okrąg, co może mieć związek z zanieczyszczeniem odpowiedzialnym za redukcję lepkości, np. benzyną. Przechodzimy do podczerwieni, rejestrujemy widma, przyglądamy się otrzymanym wynikom, generujemy widmo różnicowe, żeby sprawdzić, w jakim stopniu olej zdegradował z punktu widzenia zmian parametrów chemicznych. Podczerwieni w pierwszej kolejności do podkreślenia są sygnały powiązane z zanieczyszczeniem oleju paliwem. Głównie widoczny jest to dla pasma 1590, bardzo mocny sygnał. Druga sprawa to mocna degradacja antyutleniacza oraz dodatków uszlachetniających. Do podkreślenia są również poziomy ostrzegawcze dla degradacji modyfikatorów lepkości, stopnia sulfonowania oraz oksydacji. W ramach ciekawostek zarejestrowałem również widmo dla oleju z odcinka numer 78. Wtedy nie mogliśmy tego zrobić, ponieważ nie została przesłana próbka oleju świeżego. Wykorzystując dzisiejszą próbkę, odrabiamy zaległości. Porównując wyniki z dwóch odcinków ze sobą, podkreśliłbym następujące kwestie. Zbliżona degradacja antyutleniacza bazy olejowej oraz dodatków. Wyraźnie większe zanieczyszczenie oleju z odcinka numer 78, tutaj jest bardzo mocny sygnał w okolicach 1100. Wyraźnie większe zanieczyszczenie oleju paliwem dla próbki z tego odcinka, tutaj mocny sygnał w okolicach 1590 plus dla zakresu od 800 do 900. Podsumowując, olej z dzisiejszego odcinka odnotował bardzo dużą redukcję lepkości, mocne wyczerpanie antyutleniacza oraz dodatków. W takiej sytuacji warto rozważyć skrócenie interwału wymiany oleju silnikowego oraz namierzenie źródła zdiagnozowanych zmian w oleju silnikowym. Dziękuję za wspólne eksperymentowanie, z góry dziękuję za aktywność na kanale, bo jest ona bardzo ważna. Komentarz, łapka w górę, subskrypcja kanału to sygnały dla mnie, że prowadzone eksperymenty spotykają się z Waszym zaciekawieniem. Zapraszam osoby zainteresowane udziałem we wspólnym eksperymentowaniu do kontaktu mailowego, znajdziecie go w opisie filmu. Do usłyszenia w następnym odcinku, cześć!